ponieważ mam mało czasu, to od razu do rzeczy. Drogie. Cudowne, wspaniałe, wspaniałe, cudowne kobiety. Słyszałem, że większość z was marzy o tym, żeby być z księciem. Najlepiej z księciem z bajki. I w swojej naiwności wydaje wam się, że jeżeli spotkasz księcia z bajki, to ten książę zakocha się w tobie i wszystko będzie paletti. O nie, 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 nic z tego. Jak się ten książę z bajki w tobie zakocha, to ty, żeby z nim być, to będziesz musiała dorównać do jego poziomu. Będziesz musiała się przenieść po te kilka szczebli drabiny rozwoju osobistego wyżej. To jakieś 30-40 szczebli, co wyżej. Do tego stopnia, że wyobraź sobie, że żeby być z księciem z bajki, to na przykład nie można mieć focha. Foch po prostu jest wykluczony. Nie istnieje możliwość, żeby księżniczka, która wzięła z księciem z bajki, przychodzi na przyjęcie, nagle dostała focha. Niemożliwe. Nie jest możliwe, żeby księżniczka, która jest księciem z bajki, zrezygnowała z jakichkolwiek powodów z higieny i to na dodatek intymnej, w ogóle z jakiejkolwiek higieny. Nie ma takiej możliwości, żeby będąc księciem z bajki, żeby wydłubować sobie z pomiędzy zębów resztki jedzenia. Nie, 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 w ogóle księżniczka nie ma resztek jedzenia między zębami, bo ono tam się nie znajduje nigdy. Księżniczka po prostu idzie poprawić tą koafiurę do toalety i w swojej torebce nosi również szczoteczkę do zębów i pastę. Nieprawdopodobne, co? Drogie panie, przyznajcie się, tak ręka do góry, ile z was nosi w torebce szczoteczkę do zębów i pastę? Drogie panie, widzę, że księżniczki poniosła rękę do góry. No, proszę bardzo, no. I, drogie panie, wyobraźcie sobie, że na przykład księżniczka rano budzi się, przeciąga i wydziela zapach, nie? Niemożliwe. Jak książę z bajki się budzi, to koło niego leży księżniczka, która wstała godzinę wcześniej, poszła się wykąpać, zrobić sobie koafiurę, fryzurę i wróciła do łóżeczka. I znów jest śliczna, apetyczna i udaje, że jeszcze właśnie śpi. A pachnie właśnie perfumami, które przed chwilą użyła. Ja tylko do wypania wiem, że dla was spotkanie księcia z bajki, to wam się wydaje, że to jest koniec waszych trosk. Wprost przeciwnie. Jeżeli spotkacie księcia z bajki, to na przykład coś takiego jak praca zarobkowa nie wchodzi w rachubę. To, że ty będziesz miała swoje własne konto, też jest wykluczone. To, że ty będziesz miała prawo do tego, żeby mieć wolny czas. Zapomnij, nie ma czegoś takiego jak wolny czas, gdy się jest księciem z bajki. Jeżeli ten wolny czas się zdarzy, to tylko wtedy, kiedy na przykład książę z bajki, grając w polo, zwichnie nogę i leży w szpitalu, ale wtedy ten wolny czas spędzasz koło swojego księcia w szpitalu. No i dlatego, jeżeli pragniesz być księżniczką, pragniesz spotkać księcia z bajki i stać się u jego boku księżniczką, to życzę ci nie tylko szczęścia, ale rozumu. Bo jeżeli w drugą stronę pragniesz spotkać księcia z bajki i zamienić go w prostego chłopca na posyłki, uważam, że jest duża szansa, że ci się to uda w ciągu 7-8 lat.